Ksiądz zmarł podczas kazania Siedlce. Ksiądz zmarł podczas kazania. Odszedł głosząc Jezusa Chrystusa. Głosząc homilię podczas mszy świętego. W parafii Bożego Ciała w Siedlcach odszedł nagle do Pana ksiądz. Kan. Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny alumnów i kapłanów diecezji siedleckiej, poinformował biskup Grzegorz Suchodolski. Duchowny miał 58 lat. Przez 11 lat pracował w katolickim Radiu Podlasie jako redaktor naczelny. W niedzielę 11 lipca podczas mszy świętej zmarł nagle ksiądz. Kan. Krzysztof Skwierczyński. O śmierci duchownego w mediach społecznościowych poinformował biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski. Dziś wieczorem, głosząc homilię podczas mszy świętego, w parafii Bożego Ciała w Siedlcach, odszedł nagle do Pana ksiądz. Kan. Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny alumnów i kapłanów diecezji siedleckiej. Tak jak czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii, nic nie wziął ze sobą na tę drogę, ani torby, ani trzosa. Odszedł głosząc Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że teraz słucha już swego mistrza w niebie. Krzysztof, odpoczywaj w Panu, napisał ksiądz. Kan. Krzysztof Skwierczyński urodził się w 1963 roku. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, ukończył studia seminaryjne w WSD diecezji siedleckiej. Przez lata pracował w katolickim Radiu Podlasie między innymi jako dyrektor programowy i redaktor naczelny. Po odejściu z radia był duszpasterzem akademickim w Siedlcach, a w ostatnich latach pełnił posługę ojca duchownego w WSD. Pogrzeb księdza odbędzie się 14 lipca o godzina 9 w siedleckiej katedrze rozpocznie się czuwanie przy trumnie zmarłego, następnie o godzina zostanie odprawiona msza żałobna. O godzina 13 odprawiona zostanie msza pogrzebowa w paprotni, po której ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.